ewenement nie tylko w skali naszego kraju. Już po Super OS-ie Zagórze, którego trasa wiodła wokół Jeziora Bystrzyckiego, na czele klasyfikacji trzeciej eliminacji samochodowych rajdowych Mistrzostw Polski znaleźli się faworyci: Paweł Przybylski pilotowany przez Krzysztofa Gęborysa Ford Escort Cosworth oraz Krzysztof Kołowczyc Toyota Celica 4WD. Przybylski nie krył swojego optymizmu przed właściwą częścią imprez. Które miejsce na trasie rajdu Elmot? No, będziemy walczyć o pierwsze. Mimo przejściowych kłopotów, Przybylski i Hołowczyc prowadzili od startu do mety. Wygrali wszystkie odcinki specjalne. Zwany przez przyjaciół Chudym Przybylski coraz pewniej czuje się za kierownicą eskorta Cosworta. Jako pierwszy mijał linię mety lotnej większości OS-ów. Dzięki zwycięstwu w Elmocie lideruje w klasyfikacji Mistrzostw Polski. Na drugim miejscu w rajdzie, a także w mistrzostwach, po dotychczasowych eliminacjach Krzysztof Hołowczyc jeżdżący skutecznie, a przy tym widowiskowo. Trzecie miejsce w 23. rajdzie Elmot dla kierowcy teamu Renault Elf Waldemara doskoczy. We'll be right back.